Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj skupimy się na 10 nawykach, które poprawią Wasze możliwości, Wasze wyniki w treningu CrossFit. Są to nawyki, które mi osobiście bardzo pomogły i chciałbym się z Wami nimi dzisiaj podzielić. Nie przedłużając, przejdziemy od razu do rzeczy. Punkt pierwszy, czyli rozgrzewka. Rozgrzewka jest podstawowym nawykiem, który powinien być. Sporo osób go pomija, sporo osób pomija rozgrzewkę, co jest błędem. Jeżeli chodzi o trening CrossFit, bo na nim się skupimy, rozgrzewka moim zdaniem i w moim przypadku nie trwa dłużej niż 20 minut, z czego połowę poświęcamy na nasze indywidualne kwestie ograniczenia ruchowe, które powinny być naprawione, aby ta mechanika ruchu ćwiczeń, które będziemy wykonywali, była możliwie jak najlepsza. Druga połowa, czyli też około 10 minut, to jest stopniowe wejście na intensywność poprzez wykonywanie regresji ruchów, które docelowo pojawią się w treningu właściwym. Czyli krok po kroku, zwiększając obciążenia, poziom trudności, dochodzimy do ciężarów ruchów właściwych, następnie na nich robimy krótkie serie intensyfikacyjne i jesteśmy gotowi do działania. Nie ma takiego jednego idealnego wzorca rozgrzewki. Jeżeli chodzi o drugą część rozgrzewki, czyli tą specjalistyczną, jest ona uzależniona od tego, co będzie dzisiaj w treningu, więc tak naprawdę będzie ona za każdym razem wyglądała inaczej, ale schemat będzie bardzo zbliżony do tego, schemat będzie cały czas taki sam, jak ten, który Wam powiedziałem. Część pierwsza, czyli to jest bardzo mocno uzależniona od Waszych indywidualnych kwestii i ograniczeń ruchowych. Czyli jeżeli pojawiają się jakieś problemy z zakresem ruchu w barkach, w przysiadzie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć idealnie tych wszystkich pozycji, nie jesteśmy zadowoleni z tych zakresów ruchu, no to codziennie, systematycznie nad nimi pracujmy, na to poświęcajmy pierwszą część naszej rozgrzewki. I tutaj przy okazji mała informacja dla osób, które może nie wiedzą, jak to robić, albo chcielibyście poznać moje sposoby na rozgrzewkę, na dbanie o te zakresy, mobilizację, to w naszym sklepie, na stronie Strong for Life Info, znajdziecie materiał, który nazywa się Mobilność i Stabilność, w którym te tematy są bardzo szeroko opisane. Jak wplatać sobie tego typu zadania, czy je robimy właśnie w części rozgrzewkowej, czy je robimy na przykład po treningu, jako kiedy możecie poświęcić na to troszeczkę więcej czasu, żeby poprawić sobie te wszystkie parametry. Mówię o tym tutaj w tym filmie dlatego, że tylko i wyłącznie tutaj dowiecie się o tym, że od czasu emisji tego odcinka przez najbliższy miesiąc na ten produkt będzie rabat 50% z kodem MOBILITY. Okay, to taka mała, szybka reklama i informacja dla Was. Także kto obejrzy ten odcinek, będzie mógł sobie zakupić ten produkt, ten materiał wideo. Jest tam bodajże 45 minut materiału na temat rozgrzewki i tych mobilizacji, pracy ogólnie nad Waszymi zakresami, co zdecydowanie pomoże Wam w optymalizacji wszystkich ruchów w CrossFitie. Nawyk drugi to staraj się zawsze rozpoczynać sesje treningowe od Twoich najsłabszych elementów, czyli od tych, w których czujesz, że wymagają najwięcej poprawy. Mówię tutaj na przykład o takich trudnych ćwiczeniach, złożonych ćwiczeniach jak dwubój olimpijski czy elementy gimnastyczne, które możesz sobie wrzucić już nawet na rozgrzewkę, dzięki czemu zwiększysz powtarzalność, popracujesz nad mechaniką tych ćwiczeń. CrossFit jest sportem, który wykonujemy na wysokiej intensywności, ale zanim ta wysoka intensywność będzie miała rację bytu, to musisz się skupić przede wszystkim na mechanice tych ćwiczeń. Czyli mechanika, mówimy tutaj o wolnym, kontrolowanym dążeniu do ideału tego naszego ruchu, względnego ideału, który my jesteśmy w stanie wykonać na nasze aktualne dane możliwości. Więc tak naprawdę, jeżeli jest problem z rwaniem, bo na przykład mamy bardzo zamkniętą klatkę piersiową, problem jest z uniesieniem rąk, nie czujemy się stabilnie, to tak jak już mówiłem wcześniej, w naszej rozgrzewce skupiamy się na tych elementach otwierających, poprawiających naszą pozycję, plus wplatamy elementy rwania, uczymy się tego rwania w wersji mechanicznej, czyli pusta sztanga albo pusty kijek i robimy bardzo dużo powtórzeń, rzucamy to sobie na początku treningu, na rozgrzewkę jako praktykę, coś co nas ewidentnie dogrzeje, a nie spowoduje, że wejdziemy na bardzo wysoką intensywność i zaczniemy gdzieś tam po drodze kaleczyć ten ruch, tak mówiąc kolokwialnie, potocznie. Cała idea tego podpunktu polega też na tym, tego drugiego nawyku, żebyście nie wrzucali sobie w trening właściwy zbyt trudnych dla Was ruchów, których nie macie opanowanych w wersji mechanicznej.
Czyli jeżeli wasz ruch nie wygląda tak dobrze, jak byście chcieli, nie wykonujcie go na wysokiej intensywności, praktykujcie go na początku waszego treningu. Nawyk numer 3. Nagrywajcie się i analizujcie swoją technikę na podstawie waszych filmów. Tym lepsi będziemy w treningu CrossFit, im bardziej optymalnie będziemy wykonywali wszystkie elementy. Trening to nie jest samo w sobie tylko i wyłącznie praktykowanie tych ćwiczeń i ich wykonywanie, ale również wizualizacja, doskonalenie, szukanie możliwie idealnej dla nas opcji wykonania danego ćwiczenia. Często też, nawet jeżeli wykonujecie jakieś ćwiczenie, czasami się zdarza, że z boku słyszymy, że zrób to, popraw to, nie do końca jest wam to łatwo wyłapać i poprawić na podstawie czyjejś wskazówki. Czasami dużo łatwiej jest to po prostu zobaczyć, zwizualizować i wtedy ten dany element naprawić. Więc gorąco zachęcam do nagrywania. Mi osobiście bardzo to pomogło w samodoskonaleniu się. Tak naprawdę to jest też element, dzięki któremu jesteście w stanie bardzo mocno skrócić sobie ten proces przejścia z elementów, z wykonywania danych ćwiczeń, pewnej grupy ćwiczeń na rozgrzewkę do wykonywania ich w serii właściwej, czyli już w tych intensywnych treningach. Czyli nagrywanie się, analiza tego, co wykonujemy, jak wykonujemy i dzięki temu optymalizacja techniki. Nawyk numer 4. Na treningu częściej trenuj niż testuj się. Czyli to jest kolejny element, który miał bardzo duży wpływ na osiągane przeze mnie wyniki, ponieważ w momencie, kiedy skupiamy się na trenowaniu, jesteśmy w stanie popracować nad większą ilością rzeczy niż w momencie, kiedy testujemy się. Testowanie się jest fajne i też po to trenujemy. Trenujemy po to, żeby być lepsi w teście docelowym. Ale jeżeli non-stop testujemy, to za każdym razem poziom stresu jest bardzo duży, poziom wysiłku jest bardzo duży, co powoduje wydłużony czas na regenerację. Więc jeżeli zrobimy 3 mocniejsze testowe treningi pod rząd, to możemy się spodziewać, że kolejne nasze 2-3 dni treningowe będą bardzo słabe jakościowo. Więc będziemy potrzebowali najzwyczajniej w świecie albo odpocząć, wziąć 2 dni wolnego od trenowania, żeby dojść do siebie i faktycznie być w stanie dalej trenować. Więc chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, aby nie, tak jak potocznie się mówi, nie dawać z siebie 100% na każdym treningu, jeżeli chodzi o wasze osiągane możliwości, tylko skupcie się na idealnej technice, optymalizacji przejść, wykonujcie podczas trenowania różne warianty danego ćwiczenia, spraktykujcie możliwie jak najwięcej elementów, wariantów, które wam docelowo mogą się przełożyć na poprawienie wyników w teście. A w momencie, kiedy będziecie tylko testowali, raz, że się przemęczycie, przetrenujecie, to o czym już mówiłem wcześniej, a dwa, że będziecie cały czas trzymali się jednego schematu treningowego, który waszym zdaniem wydaje się, że jest najbardziej optymalny, bo nie znacie innych wariantów, innych strategii. Czyli na przykład jeżeli mamy tendencję do dawania z siebie na maksa od samego początku treningu non-stop jak najwięcej, potem w połowie treningu łapiemy zadyszkę i nie wiemy, co się dzieje i przez to końcówka naszego treningu strasznie cierpi na formie, technika ucieka, więcej odpoczywamy niż pracujemy, to sugeruję wam właśnie podczas treningów skupić się na tym, aby możliwie jak najbardziej optymalnie rozkładać siły podczas wykonywania treningu. Ja osobiście do takiego typu treningów używam pulsometru, dzięki czemu jestem w stanie na przykład ocenić, stwierdzić, na jakim etapie zmęczenia jestem w danym momencie i staram się nie przekraczać danej strefy tętna, żeby nie wejść w poziom wysokiego zakwaszenia, żebym potem na następny dzień był w stanie zrobić trening na optymalnie wysokiej intensywności i wynieść z niego możliwie jak najwięcej benefitów. Osobiście stosuję zasadę trenowania na 80%. 80% to jest bardzo wysoka intensywność, która jest takim idealnym balansem pomiędzy efektami, jakie możecie uzyskać z treningu, a czasem, który potrzebujecie na regenerację, aby dojść do siebie i zrobić kolejnego dnia trening na równie fajnej, wysokiej intensywności, na pełnym skupieniu. Także trenujemy, nie zawsze się testujemy. Kolejnym dobrym nawykiem jest zadbanie o pozatreningową aktywność fyzyczną, czyli prościej w świecie mówiąc, o ruszanie się, spacerowanie, robienie tak zwanych kroków, co jest bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie większość z nas ma pracę siedzącą. Dlaczego o tym mówię?
Swojego czasu pracowałem w korporacji, miałem pracę siedzącą, jeździłem do pracy autem, bardzo dużo siedziałem i chodziłem na treningi wieczorami po bardzo długim czasie spędzonym w pozycji siedzącej zgięciowej. Raz, żeby wykonać dobry trening, moja rozgrzewka musiała być bardzo, bardzo długa, a dwa, i tak ta rozgrzewka nie eliminowała tych negatywnych skutków siedzącego trybu życia, przez co odczuwałem pewnego rodzaju dolegliwości bólowe. W momencie, kiedy zgłębiłem troszeczkę temat i zacząłem więcej spacerować, więcej się ruszać, wstawać częściej od tego komputera, dowiedziałem się, że ma to bardzo duży wpływ na kalibrację naszego organizmu. Czyli po prostu, to, jeżeli bardzo długo spędzamy czas w danej pozycji, nasze ciało się do tego adaptuje. I potem taka rozgrzewka, czyli 20 minut, które zazwyczaj macie przed treningiem, żeby doprowadzić swoje ciało do gotowości treningowej, jest zbyt małą ilością czasu, żeby przykładowo skompensować sobie te 8, 10, 12 godzin, które spędziliście w pozycji siedzącej. Więc samo w sobie maszerowanie ułatwi nam ten proces, jeżeli będzie po prostu ten spacer pojawiał się od czasu do czasu jako przerywnik w naszej pracy, przynajmniej raz na godzinkę, na 5 minut, wstajmy na chwilę, rozprostujmy się, przeciągnijmy się, pospacerujmy troszkę, zadbajmy o ten aspekt, na pewno pomoże Wam on w drodze o lepszą mobilność, która przełoży się na Wasze wyniki, na mechanikę ruchu oraz też na sprawność, na sylwetkę również, czyli spalimy przez to też dodatkowo więcej kalorii. Mówię tutaj już troszeczkę o dłuższych spacerach, czyli może nie tych takich krótkich przerwnikach w pracy, ale na przykład z dłuższym spacerze z rana albo wieczorem. Coś, co podniesie też nasz dobowy wydatek energetyczny, bo tutaj chciałbym w tym miejscu przestrzec przed wpadnięciem w taki zły nawyk i błędne myślenie, że trzy treningi, przykładowo, trenuję crossfit 3 razy w tygodniu, wykonuję treningi na bardzo wysokiej intensywności, więc wydaje mi się, że w moim odczuciu jestem bardzo aktywną osobą. A tak naprawdę przez pozostały czas siedzę sobie w pracy przy biureczku, jeżdżę autem do pracy, wracam z pracy, po pracy w dni nietreningowe siadam sobie na kanapie i generalnie nie robię nic. Więc tak naprawdę wasz poziom aktywności wtedy jest bardzo niski. Podczas treningu crossfit, ok, wykonujemy fajny bodziec dla naszego ciała, mamy bardzo dużo benefitów z tego tytułu, ale podczas samego w sobie treningu nie palimy bardzo dużo kalorii, w związku z tym nie powinniśmy nagradzać się wtedy bardzo dużą ilością jedzenia, co jest akurat częstym błędem. Więc zwracajcie na to uwagę, żeby ta aktywność poza też treningowa była troszeczkę większa niż tylko dojście z auta do pracy itd., itd. Okay? Więc to Wam ewidentnie pomoże, a już na pewno poprawi Wasz komfort podczas ćwiczeń, czyli jeżeli pojawiają się dolegliwości bólowe, szczególnie w okolicy dolnego odcinka pleców, bioder, kolan, to dłuższe spacery na pewno Wam w tym pomogą zminimalizować te dolegliwości. Nie mówię, że wyleczą, ale na pewno pomogą. Kolejny dobry nawyk, który również miał bardzo duży wpływ na moje wyniki i na moje samopoczucie, szczególnie na moją regenerację, dzięki czemu byłem w stanie lepiej trenować, to jest pilnowanie się, aby Wasza jednostka treningowa nie trwała dłużej niż 90 minut pracy ciągiem. Czyli jeżeli zaczynacie rozgrzewkę, już faktycznie zaczynacie się ruszać, wykonujecie jakieś konkretne zadanie. Najczęściej jest tak, że mamy określoną ilość zadań do zrobienia, jeżeli trenujemy dłużej niż godzinę standardowo, czyli po naszej intensywnej jednostce crossfit albo przed, dodatkowo chcemy wykonać jakieś zadanie siłowe, popracować nad techniką, no i mamy tej pracy, na przykład szykujemy się też do jakichś zawodów, mamy tej pracy na około 3 godziny. Mamy na to czas, mamy na to możliwości, chcemy wykonywać taką pracę. Kto już trenował w ten sposób, kto próbował zrobić taką pracę 3 godziny ciągiem, na pewno wie, że mniej więcej po 1,5 godziny kończy nam się już troszeczkę motywacja, efektywność. Jesteśmy w stanie dalej pracować siłą woli, zmuszamy się do tej pracy, ale nie jest ona tak efektywna i tak wydajna, jak przez pierwsze 90 minut. Wiąże to się z wieloma aspektami, które dzieją się w naszym organizmie. Mówiąc najprościej, bardzo spada nam poziom testosteronu, przez to nie jesteśmy w stanie wykonywać pracy bardzo intensywnie. Przy tego typu kwestiach zalecam albo przerwę między takimi jednostkami, czyli jeżeli mamy 3 godziny pracy, to po pierwszych 1,5 godziny odpocznijcie przynajmniej 45 minut i potem kontynuujcie pracę. Albo jeśli macie możliwość, rozdzielcie sobie tą pracę, tak żeby wykonać ją w 2 jednostkach treningowych. Wtedy wasza adaptacja waszego organizmu będzie dużo lepsza do tego bodźca i będziecie w stanie robić dużo lepszy progres treningowy. A jeżeli macie możliwość zrobienia przykładowo tylko tych 3 godzin treningu, to sugeruję zrobić dosłownie 1,5 godziny i koniec.
i więcej nie trenujmy, skupmy się tylko na tych aspektach, które możliwie najbardziej poprawią nam naszą formę sportową. To ten zabieg będzie dużo, dużo lepszy niż przerobienie całej pełnej objętości, a jeszcze do tego odrabianie jakichś zaległych treningów, tylko po to, żeby po prostu wszystko mieć odhaczone. Nie tędy droga, to nie jest najlepszy klucz do sukcesu. Kolejny nawyk związany jeszcze z ostatni z nawyków, który jest związany z tematyką treningową, stricte treningową, to nie wykonujemy, unikajmy wykonywania jednostek o wysokiej intensywności późnymi wieczorami, czyli na kilka godzin przed naszym snem, czyli na szczególnie jednostek, które są wykonywane po godzinie 20. Czyli jeżeli wiecie, że będziecie mieli czas danego dnia na wykonanie treningu po godzinie 20, czyli w momencie, kiedy już najczęściej słońce zachodzi, kiedy nadstaje ta wieczorowa pora, wchodzenie na bardzo wysokie obroty bardzo mocno rozbije nasz rytm dobowy. Będziemy mieli problemy z zaśnięciem, problemy z regeneracją. Czyli w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni do trenowania późnym wieczorem, sugeruję Wam skupić się na troszeczkę niższej intensywności pracy, troszeczkę większej objętości, to na pewno zaprocentuje dużo lepszymi wynikami, dużo lepszym samopoczuciem na drugi dzień w dłuższej perspektywie czasu. Kolejny nawyk dotyczy jedzenia, czyli dbajmy o to, aby to, co jemy, to, co wkładamy w siebie, miało faktycznie realny wpływ na nasze wyniki sportowe i pomagało nam wykorzystać w pełni nasz potencjał. Bo bardzo często jest tak, że po prostu my trenujemy i uzyskujemy efekty pomimo tego, jak jemy. A co by było, gdybyśmy zaczęli uzyskiwać fajne wyniki sportowe i wspierali to jeszcze odpowiednim jedzeniem? Jeżeli chodzi o kwestie odżywiania, nie będę tutaj wchodził w bardzo duże szczegóły, chciałbym tylko Wam powiedzieć o trzech, max czterech rzeczach. Pierwsza najistotniejsza rzecz to jest nawodnienie. Ma bardzo duży wpływ na przyspieszenie naszej regeneracji i na nasze możliwości treningowe. Tutaj starajmy się pilnować tej zasady, żeby optymalizować to nawodnienie i przyjmować około 30 ml na kilogram naszej masy ciała wody dziennie. Okay? To jest takie standardowe zapotrzebowanie, więc tego pilnujemy. Kolejna kwestia, posiłek przedtreningowy jest też istotny, choć nie aż tak istotny jak ten potreningowy, który ma największy wpływ na naszą regenerację. Jeżeli chodzi o przedtreningowy posiłek, pilnujcie po prostu, żeby nie był zbyt późno, czyli zbyt blisko naszej jednostki treningowej. Ja osobiście wcinam na 2 godziny przed treningiem i to jest dla mnie optymalna odległość. Nie czuję się przeciążony, dobrze mi się wtedy trenuje. Jeżeli chodzi też o moje preferencje, to w moim posiłku przedtreningowym raczej nie ma produktów mięsnych, są tu głównie warzywa i węglowodany różnego rodzaju. Przed samym treningiem, jeden z moich ulubionych zabiegów też, aby poprawić sobie, podnieść sobie troszeczkę poziom pH, jest przyjęcie sody oczyszczonej. Nie jest to dobra metoda dla każdego, ponieważ około 20% ludzi źle reaguje na sodę oczyszczoną i po przyjęciu od razu jest odruch zwrotny którąś stroną. Albo, no to może jakoś to wytniemy, albo ładnie to ubierzemy. W każdym razie, jeżeli przyjmujecie sodę i od razu macie odruch wymiotny bądź goni Was do toalety, to nie robiłbym tego przed treningiem. Ale jeżeli dobrze się czujecie, to przyjęcie takiej sody o odczynie zasadowym podniesie Wasze pH. Co za tym idzie? W momencie, kiedy mamy wyższe pH, nasze mięśnie troszkę później będą się zakwaszały, kiedy wejdziemy na wysoką intensywność. I tak naprawdę o to chodzi też w mądrym jedzeniu pod kątem poprawienia naszych zdolności sportowych, wyczynowych, żeby możliwie jak najszybciej nasze ciało, zarówno po treningu, przed treningiem, tuż przed, długo po, wprowadzać w stan podwyższonego pH. W tym środowisku nasze ciało regeneruje się dużo szybciej i pracuje dużo, dużo lepiej. Dlatego też stosujemy ten zabieg z sodą. Kolejny nawyk, regularne przyjmowanie suplementów wspierających naszą regenerację. Moim osobistym zdaniem są takie 4 podstawowe suplementy, które każdy z nas powinien przyjmować, które mają faktycznie realny wpływ na zwiększenie naszych możliwości treningowych, regeneracyjnych. Podstawowym suplementem z uwagi na to, w jakim żyjemy środowisku, że mamy pory roku, że większą część dnia też spędzamy w zamknięciu i nie mamy dostępu do słońca, jest witamina D3. Jeżeli chodzi o szczegóły dawkowania i tak dalej, to jest kwestia bardzo indywidualna.
O tym na pewno można by przeprowadzić całogodzinny podcast. W każdym razie witamina D3 jest niezbędna, szczególnie jeżeli jesteście osobami trenującymi. Odpowiada za szereg regulacji w naszym organizmie. Jeżeli zrobicie badanie i wyjdzie Wam bardzo niski poziom, albo ogólnie jesteście bardzo zmęczeni, nostalgiczni, takie mamy odczucie depresyjne, to może też świadczyć o tym właśnie, że mamy bardzo niski poziom witaminy D3. Jej podniesienie znacznie powinno zmienić nasze nastawienie do treningu oraz różnego rodzaju reakcje hormonalne naszego organizmu, szczególnie w okolicy treningowej. Witamina D3 jest to naturalna witamina, którą możemy pozyskać ze słońca. Jeżeli w odpowiednim czasie jesteśmy w stanie wyeksponować część swojego ciała na promienie słoneczne, czyli w okresie jesienno-zimowym, zimowo-wiosennym, takich raczej ekspozycji jest mało, więc w tym okresie szczególnie powinniśmy taką witaminę suplementować. Druga kwestia jest to omega-3, czyli również coś, co będzie miało bardzo duży wpływ na obniżenie stanów zapalnych wywołanych przez treningi. Czyli omega-3 również powinna się znaleźć w naszej suplementacji. Kolejna rzecz jest to magnez, który bezpośrednio wpływa na regenerację naszego układu nerwowego, więc z uwagi też na to, że stresorem jest trening, stresorem może być praca i tak dalej, dużo ogólnie mamy teraz stresu w życiu, wiadomości, to co się dzieje na świecie, w telewizji, suplementowanie magnezu jest jak najbardziej wskazane. I takim ostatnim suplementem, który ma bardzo duży wpływ na naszą formę regeneracji, jest kreatyna. Jest to najbardziej przebadany suplement, który polecam każdemu. Stosowany okresowo, prawie że ciągiem. Sugerowałbym robić jednak przerwy co jakiś czas. Jeżeli bierzecie minimalną dawkę, czyli 5 gram dziennie, fajnie, ale zróbmy sobie przerwę co pół roku, co najmniej na kilka tygodni. Jeżeli bierzecie większe dawki, bo na przykład zbliżacie się do zawodów, ja osobiście lubię stosować sobie suplementację 5 gram dziennie przez dany okres czasu. Im bliżej zawodów, tym tą dawkę bardzo mocno podnoszę. W dniu zawodów, w tydzień zawodów ta dawka dochodzi u mnie nawet do 20-30 gramów dziennie. I po tych zawodach, kiedy jestem w okresie o zmniejszonej objętości treningowej, praktycznie w ogóle nie suplementuję kreatyny, daję mojemu organizmowi od niej odpocząć. Bardzo fajnie się to sprawdza u mnie. Zachęcam do spróbowania. Także to są te cztery podstawowe suplementy. Cztery podstawowe suplementy, które polecam każdemu. Ostatni, ale najistotniejszy moim zdaniem nawyk jest to zadbanie o dobry sen. Jest to mega istotne pod kątem osoby trenującej, bo to, co wy robicie na treningu, to, no mówiąc wprost, niszczymy struktury w naszym ciele, czyli męczymy się, niszczymy tkankę mięśniową, dochodzi do zmęczenia, po prostu do zmęczenia naszego organizmu i efektem treningowym będzie regeneracja i odbudowanie się z nadwyżką. Ten proces odbywa się głównie, kiedy śpimy, kiedy następuje regeneracja nocna. Czyli dbając o to, żeby ta regeneracja nocna była możliwie jak najlepszej jakości, bardzo poprawicie swoje wyniki sportowe i będziecie lepsi w crossficie. Czyli takich kilka prostych wskazówek, jak to zrobić. Po pierwsze, to co najbardziej zaburza wydzielanie melatoniny, czyli te wejście w stan znużenia, dzięki któremu łatwiej zaczniecie i sen będzie lepszej jakości, jest gapienie się w telefon, w telewizor, czyli ekspozycja na niebieskie światło. Ograniczcie to możliwie jak najbardziej, przynajmniej na godzinę przed snem. Filtry, które macie w telefonach, w komputerach, w telewizorach, w różnych aplikacjach raczej nie pomagają, więc najprościej będzie po prostu się od tego odciąć. Jeżeli nie jesteście w stanie i musicie dłużej popracować, poczytajcie o okularach ograniczających emisję niebieskiego światła. Naprawdę dają radę, testuję. Swoją drogą mogę Wam powiedzieć przy okazji o takim małym jednym eksperymencie, nie mówiąc o żadnej marce. Przypadkowo badam się cyklicznie i przypadkowo z badań wyszło mi, że nie zmieniając nic kompletnie w mojej diecie, w suplementacji, od badania X do badania Y, między którymi minęły 3 miesiące, bardzo mocno wzrósł mi poziom testosteronu, bardzo mocno, o kilka jednostek. I po przeprowadzeniu szybkiej analizy okazało się, że dostałem na urodziny okulary blokujące niebieskie światło i w momencie, kiedy pracowałem dużo przy komputerze wieczorami, to od momentu zastosowania tych okularów mój poziom testosteronu wzrósł, co jest równoznaczne z lepszą regeneracją i z lepszą jakością treningów. Więc coś w tym jest, zachęcam do pogrzebania i zainteresowania się głębszego tematem, szczególnie jeżeli jesteście zmuszeni do pracy przy komputerze lub przy telefonie późnymi wieczorami. I oczywiście, jeżeli chodzi też o przygotowanie naszego miejsca do spania,
zachęcam, sugeruję do przewietrzania systematycznie naszej sypialni, do zaciemnienia całkowitego, żeby nic was nie rozpraszało i nic nie wpływało na jakość waszego snu, plus też może do zainwestowania w jakiś oczyszczacz powietrza, z uwagi na to, jeżeli, szczególnie jeżeli żyjecie w mieście, to jakość tego powietrza nie jest najlepsza i tak na dobrą sprawę każdy mały aspekt, który poprawi tą jakość powietrza, będzie również miał pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie, regenerację. Tak więc to było 10 nawyków, które w moim przypadku zmieniło bardzo dużo pod kątem wydajności w sporcie, w regeneracji, osiąganiu lepszych wyników. Myślę, że w waszym przypadku będzie dokładnie tak samo, jeżeli pomału, systematycznie zaczniecie je wdrażać, bo pamiętajmy też o tym, o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w każdej zmianie, którą robicie w życiu, najważniejszy jest etap tak zwany ewolucyjny, a nie rewolucyjny, czyli nie wywracajmy swojego życia od razu do góry nogami, tylko wprowadzajmy te zmiany pomału, stopniowo, bo to właśnie takie małe, stopniowe, drobne zmiany mają największy wpływ na naszą formę ogólną. Jeżeli zrobicie jakąś rewolucję i od razu wywrócicie swoje życie do góry nogami, to gwarantuję wam, że wytrzymacie w swoich postanowieniach max tydzień, dwa i wyłamiecie się, będziecie wracali do swoich starych nawyków. Także spróbujcie moich, być może już część z nich stosowaliście, być może jeszcze nie. Sprawdźcie, jeżeli po zastosowaniu naprawdę poczujecie się lepiej, dajcie znać. Mam nadzieję, że się wam to ogólnie przyda. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do następnego. Pozdrawiam, cześć.